Dzień dobry, moi drodzy. Słuchajcie, sprawy dotyczącej 240 godzin prac społecznych, które zostały mi orzeczone we wyroku zaocznym sądu. Miałem nie komentować, bo po pierwsze to jeszcze nie koniec sprawy, tak, bo to jest wyrok zaoczny, od którego oczywiście dokumenty od razu poleciały do kancelarii prawnej, która nas obsługuje, tak, to jest jak gdyby pierwsza rzecz. Druga rzecz, chciałem wam po prostu powiedzieć, co się dzieje w sprawie, bo wiele osób się pyta, ale niestety się nie dało bez reakcji, dlatego że oczywiście mój wpis na Facebooku wywołał od razu gównoburzę, której jakby pominąć nie mogę, tak? Znaczy, pominąć jej nie mogę z paru względów. Po pierwsze, niektórzy komentatorzy mogliby się w ogóle nie odzywać, dlatego że jakby cała społeczność wie o tym, kto, jak, gdzie, po pijaku, co głupiego robił. Może nie należałoby otwierać dzioba w kwestiach, które w zasadzie przepisów się samemu się złamało, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to są oczywiście atencjusze, którzy no muszą się wypowiedzieć, bo przecież inaczej by im pewnie się dupa skleiła. I oczywiście no pojawiła się fala krytyki i spoko, ja nie mam z tym problemu, jak gdyby, tylko kwestia jest w tym, że znowu pojawiają się głosy, że no jestem głupi, bo się przyznałem. Jak gdyby różne głupoty można mi w życiu podejrzewać. Natomiast to nie jest tak, że ja się przyznałem, nie znając konsekwencji swojego czynu. Ja od początku mówiłem, że zdaję sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje niesie za sobą przyznanie się do tego, że wniosłem, nazwijmy to, coś łudząco podobnego do noża na imprezę masową, tak? I od początku zdawałem sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie może być z tego chryja i może być z tego jakiś wyrok, tak? Więc to nie jest kwestia tego, że z głupoty dostałem wyrok. Wszystkim komentatorom, którzy uważają, że zrobiłem głupio, z całego serca życzę, żeby taki głupi czyn jak mój, może jeszcze kogoś się kiedyś znajdzie, albo inne działania, może mądrzejsze od moich, czyjeś spowodują, że w przyszłości pan Heniu, który stoi na bramce, wyłapie takiego delikwenta, który będzie chciał zrobić nożem komuś krzywdę. I nie mamy co dyskutować na temat tego, że sprawa jest, nie wiem, marginalna albo niemożliwa, że takie rzeczy się nie zdarzają, tak, bo takim no pierwszym przykładem, który przychodzi mi do głowy, to jest prezydent Adamowicz, tak? I to niezależnie od tego, od chęci, niechęci politycznych i tak dalej, po prostu zginął człowiek, bo ktoś nie dopilnował swoich obowiązków wynikających z ustawy o ochronie imprez masowych. I to jest chyba oczywiste, tak? Dlaczego tak się dzieje? Ano, wszyscy drodzy komentatorzy, szczególnie ci, którzy komentują w sposób głupi, dzieje się tak dlatego, że na tej bramce stoi pan Henio, czy pan Kazio, czy jakikolwiek inny gość, który prawdopodobnie ma trzecią grupę inwalidzką, ma cukrzycę i dostaje tam 9 zł na godzinę, a pracuje tylko dlatego, że z emerytury nie starcza mu na insulinę. I trudno mu się dziwić, że ma wyjebane zupełnie na to, żeby choćby do wykrywacza metali włożyć baterię. I tak naprawdę wina nie jest, no może trochę jest, no społeczna wina na pewno, gościa, który ma na to wywalone, stojąc tam za 9 zł za godzinę, tylko wina jest organizatora. Wina organizatora jest taka, że z chytrości, chęci zysku poświęcił bezpieczeństwo imprezy masowej tylko po to, żeby zarobić parę groszy więcej. I to jest klucz problemu. I jeżeli będę musiał odpracować te 240 godzin, to przynajmniej będę miał nadzieję, może płonną,
że to, co zrobiłem, ta głupota, którą nazywacie, w przyszłości sprawi, że jeden, drugi, trzeci organizator dostanie po garbie za swoją pazerność, za swoją chęć zysku, za ochronę imprez masowych i zaczną zatrudniać tam specjalistów. Specjalistów, którzy będą potrafili w sposób jasny orzec, czy ktoś budzi wątpliwości, przeszukać, znaleźć nóż czy inne niebezpieczne narzędzie, przez co uchronią między innymi może wasze dzieci, rodziców, żony, mężów na takich imprezach masowych, czego wam serdecznie życzę oczywiście. I może kiedyś, kiedy to nadejdzie, pierdolniecie się w końcu w łeb i zastanowicie się, że zamiast nie odzywać się w temacie i udawać, że temat nie istnieje, może warto by zacząć coś robić. Dlatego, że jeżeli się nic nie robi, to na pewno się nic nie zmieni. To jest pewne. Dlatego dziękuję wszystkim głupim komentatorom. Dziękuję tym, którzy w jakiś tam sposób powstrzymują się od komentarzy albo jak gdyby stoją po naszej stronie, dlatego że wydaje mi się, że pomimo złamania prawa zrobiliśmy to w akcie jak gdyby czynu społecznego, tak? Czy społecznie potrzebnego, tak to może nazwijmy. I oczywiście nie zamierzam się udzielać w komentarzach dalej, bo i tak niepotrzebnie chyba w paru komentarzach wziąłem udział na Facebooku, więc nie zamierzam tutaj komentować tego więcej. Nie będę też dogrywał do tego materiału kolejne materiały, no chyba że oczywiście coś się wydarzy, tak. Będę starał się Was informować o tym, co się dzieje, jak się dzieje i jak się sprawa oczywiście skończy, no bo tak jak Wam powiedziałem, to jeszcze nie jest koniec. Koniec będzie wtedy, kiedy będzie wyrok prawomocny i rzeczywiście będę musiał te 240 czy ileś tam godzin odpracować. Wtedy rzeczywiście poniosę konsekwencje, przy czym nadal poniosę je świadomie, poniosę je w jakimś celu. Jeżeli tego celu nie uzyskam, to przynajmniej odpracuję te 240 godzin ze świadomością, że zrobiłem tyle, ile w mojej opinii mogłem zrobić na rzecz bezpieczeństwa imprez masowych. Po prostu. O, dzięki Wam bardzo i do zobaczenia.